Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Ostatnio nagrałem odcinek Moje przykre doświadczenia w Polsce, ale tym razem chcę opowiedzieć o zabawnych sytuacjach, których doświadczyłem w Polsce w związku z tym, że jestem Japończykiem. Myślę, że ten odcinek będzie zdecydowanie weselszy. Dla tego odcinka zapisałem 10 takich wydarzeń, które sobie przypominam i teraz będę opowiadał o nich po kolei. Pierwsza sytuacja. Spacerowałem z dziewczyną po parku we Wrocławiu i na ławce siedzieli starsi państwo. Kiedy ich mijaliśmy, usłyszeliśmy, jak pan się zastanawiał na głos: Chińczyk? Koreańczyk? Japończyk? Nie bezpośrednio do nas mówił, więc nie odpowiedzieliśmy, ale to było urocze i do dzisiaj czasem wspominamy o tym. Myślę, że niektórzy potrafią rozróżniać Chińczyków, Koreańczyków i Japończyków. Ja sam nie zawsze potrafię, ale jeśli chodzi o Koreańczyków, to zawsze ich rozpoznaję, szczególnie mężczyzn. Jednak dla większości ludzi rozróżnianie tych narodów jest trudne i dlatego często się pojawia pytanie, czy osoba, którą widzimy, jest Chińczykiem, Koreańczykiem czy Japończykiem. Ale sposób, w jaki ten pan powiedział, był niezwykle uroczy. Chińczyk? Koreańczyk? Japończyk? Jeszcze inna historia związana z rozpoznawaniem mojej narodowości. Były dziesiątki takich sytuacji, ale dla tego odcinka wybieram takie zabawne. Ostatnio spacerowałem po centrum Wrocławia akurat bez mojej dziewczyny, bo chyba miałem coś do załatwienia. Akurat przechodziłem przez pustą ulicę i spotkałem Polaka, który wygląda na bardzo wesołego i rozmawiał z kimś przez telefon. Zobaczył mnie, trochę podszedł i powiedział do mnie namaste, po czym poszedł dalej. Nie ta narodowość, ale to było zabawne i chyba ja też zrobiłem ten gest, namaste. Tylko trochę się zastanawiam, czy on nie był pijany przypadkiem, bo był tak dziwnie wesoły i nie chodził prosto, tylko tak się bujał. Z Japonii do namaste są tysiące kilometrów, ale może dla niektórych ludzi cała Azja jest jak jedno państwo. My Japończycy dostrzegamy wyraźną różnicę w rysach, ale nie zawsze i nie wszyscy to widzą. Kolejna taka historia. To było dawno temu, chyba 4 lata temu. Przyleciałem do Polski na święta Bożego Narodzenia do urodziny mojej dziewczyny w Polsce i jeszcze przed świętami byliśmy we Wrocławiu z narzeczoną obecną. To znaczy, teraz mówię dziewczyna w tym odcinku, ale to jest obecnie narzeczona. Dobrze pamiętam, że to było na przystanku Galeria Dominikańska, czyli w centrum. Pewnie niektórzy kojarzą Galerię Dominikańską. Wysiadłem z tramwaju i chyba chcieliśmy wejść do galerii, ale jeszcze na przystanku usłyszałem takie zdanie po angielsku z polskim akcentem. Merry Christmas, friend from China. Popatrzyłem w stronę głosu i tam taki pan, który może mieć około 50 lat, się uśmiechał do nas. To było zabawne, bo chyba chciał być miły, ale wyszło trochę niezręcznie, bo nie jestem z Chiny. Mam jeszcze kolejną historię. Ten odcinek nie kończy się tylko na tym temacie, ale jest tego dużo i po prostu chcę najpierw skończyć ten temat, zanim przejdę na inne. Ostatnio byliśmy z narzeczoną w restauracji kuchni japońskiej we Wrocławiu. I tam był taki pan, który robił sushi na widoku. Na początku nie rozmawialiśmy z nim, ale kiedy podał narzeczonej zamówione sushi, zaczęliśmy rozmawiać. I zapytał, czy jestem z Korei. Była to restauracja japońska i myślałem, że wszyscy zakładają, że jestem z Japonii, więc byłem tym trochę zaskoczony. Też nie wyglądam jak Koreańczyk, prawda? Ale fakt, że Koreańczycy w Polsce też często chodzą do restauracji japońskich i we Wrocławiu mieszka dużo Koreańczyków. Pewnie dlatego pomyślał, że większe jest prawdopodobieństwo, że jestem z Korei, a nie z Japonii. I jeszcze tylko jedna historia związana z rozpoznawaniem mojej narodowości, ale już bez udziału Polaków. Któregoś razu przyleciałem z Japonii do Polski przez Chiny i czekałem na odbiór bagażu na lotnisku. Jest takie pomieszczenie, w którym się czeka na swoją walizkę. Stałem tam i nie wszyscy byli Chińczykami, bo było trochę Japończyków, którzy przylecieli tą samą trasą. I wtedy nagle jeden Chińczyk podszedł do mnie i coś powiedział po chińsku, bo pomyślał, że jestem z Chin. Ale musiałem odpowiedzieć coś po angielsku, bo nic nie zrozumiałem, nie znam chińskiego. Jednak nie znał za bardzo angielskiego i tłumaczył po prostu na migi. Okazało się, że jemu chodziło o kartę SIM, że ma kartę SIM do włożenia do telefonu, ale nie ma narzędzia do otwierania tej części. Niestety ja też go nie miałem i nie mogłem mu pomóc. Akurat jeśli chodzi o Japończyków i Chińczyków, to nawet dla nas czasem trudno ich odróżnić i są takie sytuacje tam, gdzie są i Japończycy i Chińczycy. W Japonii też czasem jestem przekonany, że jakaś grupa ludzi, którą widzę, jest z Japonii, a potem oni zaczynają mówić po chińsku i okazuje się, że to są Chińczycy. Dlatego to nic dziwnego. Jeszcze wcześniej miałem taką sytuację, że też leciałem do Polski i połączenie było tak dziwne, że musiałem też korzystać z lotu krajowego w Chinach. Że najpierw przyleciałem z Japonii do Dalianu, do takiego miasta,
Potem musiałem dolecieć do Pekinu tym lotem krajowym i z Pekinu miałem lot do Warszawy. Kiedy leciałem z Dalianu do Pekinu, wszyscy, czyli i inni pasażerowie i obsługa, mówili do mnie po chińsku i za każdym razem musiałem powiedzieć, że nie znam chińskiego. To był lot krajowy, więc mało było w ogóle obcokrajowców i też wyglądamy prawie tak samo, więc myślałem, że tak będzie i rzeczywiście tak było. Po prostu nie da się zauważyć, że ktoś jest Japończykiem, a nie Chińczykiem, kiedy zakłada się, że wszyscy są Chińczykami. Mimo wszystko ten lot był przyjemny i byłem dobrze traktowany. I teraz inne kategorie. Chyba to jest związane z tym, jak działa nasz mózg w sytuacjach związanych z językami obcymi. Ale kilka razy się zdarzyło, że Polak mówił do mnie po niemiecku. Raz było tak nad morzem. I to blisko Niemiec, bo międzyzdroje. Jedliśmy coś w restauracji i chcieliśmy zapłacić. Podeszła pani z terminalem i na pewno słyszała, że mówię po polsku, bo wtedy rozmawiałem po polsku. Ale kiedy zapłaciłem kartą, może miałem akurat na koncie różne waluty, bo bywało tak, że miałem jednocześnie złote, jeny i euro. I zapytała euro po niemiecku. Chyba na terminalu wyświetliła się opcja płatności w euro i włączył się tryb obsługi Niemców, ale nie widziałem, więc nie mam pewności. Powiedziałem po polsku, że w złotówkach płacę, ale chyba jeszcze na koniec powiedziała danke, jeśli dobrze pamiętam. Ja nie znam niemieckiego, więc jeśli ktoś będzie do mnie mówił po niemiecku, to będzie problem. Akurat z tymi terminalami to często zdarzają się takie sytuacje. Czasem płacę japońską kartą albo międzynarodową zamiast płacić polską kartą. I pewnie wtedy na terminalu wyświetlają się czasem komunikaty po angielsku. Bardzo często się zdarza, że normalnie rozmawiamy po polsku na początku, a sprzedawca nagle zaczyna mówić po angielsku, kiedy używam japońskiej albo międzynarodowej karty. Mózg tak działa pewnie. Tylko sprzedawcy w Polsce często tak potrafią się przełączać i to znaczy, że ci dobrze znają angielski. A w Japonii chyba nie ma to liczyć na obsługę z dobrym angielskim, chyba że w większych miastach. Jeszcze miałem podobną sytuację, kiedy jechałem rok temu do Gdańska. Wsiedliśmy do pociągu we Wrocławiu, ale obok mojego miejsca siedział pan, który miał wielkie pudło z telewizorem przy okazji japońskim i blokował i przejście i dojście do mojego miejsca. Przeprosiłem i poprosiłem, żeby przesunął telewizor na chwilę, oczywiście po polsku, a pan mnie pytał o coś po niemiecku. Chyba to było zwei, drei czy coś takiego, ale do dzisiaj nie wiem, o co chodziło. Ale to był Polak, a nie Niemiec, bo potem miał problem przez ten telewizor, jak przyszedł konduktor i musiał dopłacić za bagaż. I słyszałem wtedy, jak posługuje się językiem polskim na poziomie rodzimego użytkownika. Pewnie zobaczył obcokrajowca i akurat włączył się jego pierwszy język obcy. Ostatnio też miałem sytuację z niemieckim. Byłem w pewnej miejscowości na Dolnym Śląsku i tam jest taka promenada, gdzie wszyscy chodzą. Zaczepił mnie pan i zapytał po niemiecku, czy mówię po niemiecku. Akurat tyle to zrozumiałem, mimo że nie znam niemieckiego, więc powiedziałem, że nie. W tym momencie moja dziewczyna mnie zabrała, bo widziała wcześniej, jak ten pan zaczepia różnie panie i uznała, że najwidoczniej jest człowiekiem, z którym nie powinno się rozmawiać. Miała rację, bo wygląda na pijanego i potem jeszcze podszedł do mojej narzeczonej, jak uciekaliśmy i zapraszał na randkę, albo żeby chociaż porozmawiać. To był jednak Polak, bo według dziewczyny do innych pań mówił po polsku bez akcentu. I do mojej dziewczyny też mówił po polsku. Może uznał, że większe jest prawdopodobieństwo, że znam niemiecki, niż że znam polski. Ale dobrze, że uciekliśmy, bo coś było nie tak. Chociaż nie wiem, co chciał ode mnie. Teraz odchodzimy od niemieckiego, ale jeszcze jedna trochę podobna sytuacja. Ostatnio spacerowaliśmy po dużym parku we Wrocławiu i było w miarę dużo ludzi, bo akurat był mały festiwal. Byli różni ludzie, ale byli też tacy, którzy wydają się trochę niebezpieczni, a nawet jeśli nie, to są to ludzie, na których lepiej nie patrzeć. Akurat w tym parku zawsze są tacy ludzie i najczęściej ich omijamy. Ale wtedy było trochę ludzi w parku, więc uznaliśmy, że nie ma takiego dużego ryzyka. Oni siedzieli na ławce przy ścieżce, ale ta ławka była ustawiona tak, że oni widzieli, kto idzie. Jak my szliśmy obok nich, jeden na mnie popatrzył i zareagował: o kur... Oczywiście dokończył słowo, ale ja nie powiem. Akurat nie odebrałem tego jako negatywnej reakcji, bo ton głosu wskazywał, że to było zwykłe zdziwienie, bez agresywnego wydźwięku. I pewnie po prostu chodzi o to, że ma takie słownictwo, że na każdą niespodziankę tak reaguje. Dlatego to było dla mnie trochę zabawne, ale jednocześnie mnie zastanawiało, co w widoku Azjaty jest takiego nowego, bo przecież we Wrocławiu jest masa ludzi z Azji. Pomyślałem też, że może to nie była reakcja na mnie, ale tak popatrzył, że raczej o mnie chodziło.
Moja narzeczona też tak uznała. A teraz sytuacje związane z językiem japońskim. Wielokrotnie się zdarzało, że dzieci mnie zobaczyły i powiedziały do mnie konnichiwa po japońsku. Raczej nie spotkałem się z ni hao i nie wiem jak rozpoznają, że jestem Japończykiem, ale właśnie to się zdarzyło, kiedy jeszcze mieszkałem w Katowicach i jeździłem też po pobliskich miastach. Teraz już trochę długo siedzę na Dolnym Śląsku, ale tutaj akurat jeszcze nie spotkałem takich sytuacji. I teraz kolejna sytuacja. Też w Katowicach. Jechałem autobusem i siedział chłopiec. Zobaczył mnie i powiedział do mnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli od 1 do 10 po japońsku. Pewnie ćwiczy karate, ma to na treningach i chciał pokazać co umie. W Polsce dużo dzieci ćwiczy karate, chyba więcej niż w Japonii. To było trochę zabawne, ale też miłe. A teraz ostatnia sytuacja. To też było dawno temu. Miałem wracać do Japonii i byłem już w Warszawie. Wsiadłem do autobusu na lotnisko i stałem, bo nie było miejsc. Miałem walizkę, inni stojący też mieli walizki, ale autobus się trzymał cały czas i raz uderzyliśmy się z panem Polakiem. Powiedziałem wtedy przepraszam po polsku, ale pan powiedział po japońsku przepraszam. Byłem bardzo zdziwiony i już po japońsku zapytałem, czy rozpoznał, że jestem Japończykiem. Powiedział, że tak, że to widać i potem rozmawialiśmy cały czas. Bardzo dobrze mówi po japońsku naprawdę. Z tego co pamiętam, to pan pracuje w Japonii, ale odwiedzał swoją rodzinę w Polsce i tego dnia akurat tym samym samolotem miał wrócić do Japonii. Na lotnisku już się rozstaliśmy, bo obaj mieliśmy coś do załatwienia, ale byłem szczęśliwy, bo pan był bardzo miły. Teraz myślę też, że zachowywał się trochę jak Japończyk. Był spokojny, miły, ale jednocześnie zachowywał pewien dystans, żeby nie być nachalnym w kontakcie. I jak się uderzyliśmy w autobusie, to wyglądało bardziej tak, że to ja straciłem równowagę i walizką lekko pana odbiłem, albo jego walizkę. Normalnie to byłoby chyba przepraszam ode mnie, a nic się nie stało od pana. Jednak pan też powiedział przepraszam i chyba to dlatego, że w Japonii ludzie przepraszają nawet jeśli nie są winni. I to wszystko. Trochę zabawnie, trochę uroczo. I tutaj w ogóle nie wspominałem, ale mam jeszcze jeden temat, który chcę poruszyć. Czasem na YouTubie dostaję komentarze, że gdzieś mnie widzieli. Czasem rzeczywiście mam potwierdzenie, że tam byłem, więc na pewno to byłem ja, ale czasem w ogóle nie przypominam sobie tych sytuacji opisanych w komentarzach i to musiał być ktoś, kto wygląda podobnie. Na przykład, mieszkałeś u mnie przez rok, ale nie płaciłeś czynszu i jeszcze ukradłeś mi dywan. Nigdy nie wynajmowałem mieszkań bez płacenia czynszu, więc to musiał być ktoś inny. Dywanu też nie ukradłem. Trochę mnie rozbawił ten komentarz, ale jednocześnie współczuję, bo wynajmować mieszkanie, a nie dostać obiecanych pieniędzy, to jest koszmar. Szkoda też dywanu. Albo komentarz, jestem taksówkarzem i często cię woziłem po Katowicach taksówką. A ja rzeczywiście mieszkałem w Katowicach, ale chyba tylko raz korzystałem z taksówki, kiedy miałem wyjście z kolegą. I to kolega zamówił tę taksówkę. Więc to chyba nie byłem ja. Jeszcze komentarz, kiedyś widziałem cię przed dworcem Wrocław Główny, ale byłeś tak zagadany ze swoimi japońskimi kolegami, że nie mogłem do ciebie podejść. Rzeczywiście mieszkam we Wrocławiu i czasem jestem na tym dworcu, ale nie mam żadnych kolegów z Japonii we Wrocławiu, a jeśli mam jakichkolwiek znajomych z Japonii tutaj we Wrocławiu, to Japonki. Nie przypominam sobie też, żebym rozmawiał ze swoimi znajomymi przed tym dworcem, więc na pewno to nie byłem ja. A najbardziej mnie zdziwił komentarz pewnej pani, która napisała, że jest moją ciocią w Polsce, bardzo mnie lubi i pozdrawia mnie i moją Anię. Musiała mnie pomylić z jakimś Japończykiem w swojej rodzinie, bo nie kojarzę tej pani. Mam w Polsce kilka osób, które są jak ciocie, ale moja narzeczona nie ma na imię Ania. Z kolei ja też kiedyś miałem wątpliwość, bo ostatnio dostałem komentarz od konta, na którym jest napisane tylko imię, a to imię jest takie samo jak mamy mojej narzeczonej. Jeszcze treść komentarza była typową maminą troską. To był vlog i padał deszcz. Ta pani napisała najpierw reakcję na ten vlog, a potem jeszcze pisała odnośnie deszczu, że powinienem mieć parasol albo chociaż kaptur. I sposób pisania tej pani był mniej więcej taki jak mamy mojej narzeczonej. Pomyślałem, że może to naprawdę mama narzeczonej napisała, więc od razu pokazałem ten komentarz narzeczonej i jeszcze bezpośrednio pytaliśmy ją, to znaczy jej mamę, czy to jej komentarz. Ale okazało się, że nigdy nie pisała komentarzy, chociaż ogląda moje filmiki. Więc w takim razie autorką tego komentarza musi być pani,
która po prostu ma tak samo na imię, jak mama mojej narzeczonej. Do dzisiaj czasem dostaję komentarze od tej pani i za każdym razem przypominam sobie tę sytuację. A teraz, jak jestem w Polsce, czasem na ulicy ludzie podchodzą do mnie i pytają, czy jestem Ignacy z Japonii. Może nie zawsze mają pewność, że to ja, ale jak się odważą, to podejdą. Ostatnio nagle częstotliwość takich spotkań wzrosła i zastanawiam się dlaczego, bo to nie jest tak, że ostatnio wzrosła oglądalność tego kanału. Raczej cały czas trzyma ten sam poziom, chociaż są i lepsze i gorsze momenty. Wiedziałem, że często mnie rozpoznają na ulicy, ale wcześniej raczej nie podchodzili i miałem mniej więcej maksymalnie 2 takie spotkania w miesiącu. A teraz co parę dni kogoś spotykam i z narzeczoną się zastanawiamy, co się zmieniło. Oczywiście możecie do mnie podejść, jeśli gdzieś mnie zauważyliście, bo lubię takie spotkania, ale rozumiem też, że czasem nie ma się pewności albo odwagi. Chętnie porozmawiam, chociaż czasem zdarza się też, że rozmowa nie wypali. Nie jestem gadatliwym człowiekiem i czasem jest niezręczna cisza, ale to nie znaczy, że nie chce mi się rozmawiać i chyba to wynika z tego, że moi widzowie mnie znają, bo słuchali na YouTubie, ale kiedy ktoś do mnie podchodzi, ja widzę tę osobę po raz pierwszy. Nie wiem, kim jest i trudno znaleźć temat, jeśli ta osoba sama nie zacznie nic konkretnego. Ostatnio ktoś tak to tłumaczy w komentarzu, kiedy wspomniałem, że chyba nie jestem dobry w komunikacji i tym mnie przekonał. Chyba rzeczywiście tak jest, ale nawet jeśli rozmowa nie wypali, to nie jestem obrażony i po prostu potem myślę, a mogłem o to zapytać, a mogłem inaczej zareagować na tę wypowiedź i tak dalej. Bardziej na takiej zasadzie, że to moja wina, że rozmowa się nie rozwinęła, więc spokojnie. Możemy zawsze przynajmniej robić sobie selfie razem. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!